Jest to gość, który gra w Dolkanie Ząbki i udziela się na Twitterze dość mocno. Kojarzę tego piłkarza, jest to pomocnik w Dolkanie Ząbki. No to polski klub Twittera, udziela się na Twitterze, dosyć znanym twitterowcem takim. No nic nie mogę powiedzieć konkretnego, bo nie wiem. To było powołanie, jak się nie mylę, do Matuszczyka, tylko gdzieś tam trener Smuda, tak? Czy tak, trener Smuda. Się omylił się i wysłał chyba do Piasta Gliwice. Byłem młodym chłopakiem, który grał w finale Pucharu Polski okręgowym w Bydgoszczy, a za parę dni grał w Pucharze Intertoto w Ekstraklasie i dostał powołanie od trenera Benhakera. Dużo mi się dostało wtedy od trenera Probierza za jakieś zegarki, nie zegarki, właśnie kolorowe buty. Witamy Państwa w programie Piłkarzyki. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Orły Dolkanu Ząbki, Marcin Krzywicki, Szymon Matuszek. Dzień dobry. Witam. Z nami są dzisiaj piłkarze, którzy o mały włos nie zadebiutowali w pierwszej reprezentacji. Marcin, ciebie powstrzymała kontuzja. Nie wiem, Szymon, czy ty wiesz, że ty też znalazłeś się kiedyś na liście Franciszka Smudy. No tak. Omylnie, nie wiem, czy wiecie, tak, to była pomyłka. To było powołanie, jak się nie mylę, do Matuszczyka, tylko gdzieś tam trener Smuda, tak? Czy tak, trener Smuda. Się omylił się i wysłał chyba do Piasta Gliwice, gdzie wtedy grałem, powołanie, no ale wiadomo, zaraz to zostało cofnięte, nie spakowałem się, nie wyjechałem, także w odpowiednim momencie zostało to wszystko wyprostowane. A czy od razu na samym początku, czy jednak była taka twoja reakcja? Nie, nie było. Ja o tym się dowiedziałem i to trener Zamilski na reprezentacji chyba U21 gdzieś tam taką anegdotkę powiedział przy wszystkich chłopakach i no i był duży ubaw na pewno. Marcin, ale tak czy inaczej, przyglądała do ciebie Łatka Kadrowicza Leo Benhakera, prawda? Przeszkadzało, pomagało? Na początku raczej... Zresztą jak widać, pomaga. Na początku myślę, że bardziej przeszkadzała chyba, pomaga. Ponieważ... 1-1. Ponieważ w Ekstraklasie nie pokazywałem jakichś największych umiejętności, a mówiono, co to za Kadrowicz, tak? A więc przez to powołanie nastąpiło wymagania o wiele większe i ja im nie sprostałem, tak? Szymon, tak jak teraz spoglądasz na swoje występy, na to, co się wydarzyło, na przeszłość, żałujesz troszeczkę, że nie wyszło tobie w Hiszpanii? Tam w wieku bodajże 16 lat trafiłeś do Horadady. Tak, no wiadomo, że jest lekki niedosyt. Wtedy ambicje były wyższe dużo i wszystko wydawało się, że jest na dobrej drodze. Ale jak widzimy, wszyscy inaczej się to ułożyło. Myślę, że z drugiej strony nie ma co żałować. Życie się dalej jeszcze toczy, jeszcze dobry wiek jak na piłkarza i no i ambicje mam duże, także myślę, że jeszcze... Spotkamy się w Madrycie. Spotkamy się w Madrycie, tak, oby. Masz ambicje, ale to ambicje ekstraklasowe, czy jeszcze marzysz o wyjeździe zagranicznym? No, myślę, że to trzeba krok po kroku wszystko zrobić. No, myślę, że pierwszym jakby kolejnym krokiem jest Ekstraklasa, a później, jeżeli w Ekstraklasie będę grał należycie i się wyróżniał, no to już można myśleć o zagranicy. Szymon, tak. Co wyszło nie tak, że Kamil Gryzik gra w reprezentacji, a ty możesz tylko o niej pomarzyć? Co wyszło nie tak? Myślę, że inaczej trzeba zadać pytanie. Przede wszystkim to była kwestia czasu, kiedy Kamil trafi do tej reprezentacji, kiedy będzie ostoją. On żadnych treningów praktycznie nie opuszczał, kontuzje go omijały, czego ja sobie nie mogę powiedzieć, bo w tym czasie właśnie, kiedy on w Piaście Gliwice gdzieś tam zaczął dobrze grać, ja byłem w Jagiellonii, no i tam pół roku praktycznie straciłem. Nie grałem, bo miałem jakieś tam problemy z kolanem. Także to też jakiś tam pierwszy krok ku temu. Hiszpania cię zachwyciła, ośrodek Realu Madryt, Valdebebas, słynny 12 boisk. No tak, no tak. Hiszpania mnie zaskoczyła w wielu aspektach. Pierwszym aspektem była ta pogoda i styl życia Hiszpanów, który doznałem w trzeciej lidze w Horadadzie. No a później jak już pokazaliśmy co nieco na boisku, to pojechaliśmy do Madrytu, a tam to już inny świat piłkarski tak naprawdę pod względem no, wszystkiego, infrastruktury, treningów i umiejętności piłkarzy.
A jeśli chodzi właśnie o Real Madryt, to jest tak, że tam przejeżdżają wagony piłkarzy, bardzo trudno jest się przebić. Pierwszy klub, pierwszy zespół nie stawia tak na wychowanku? Co do wagonów, tak. Myślę, że w młodszych grupach wiekowych, tak ja na początku mówię w juniorach, no to na sezon no to około 20 zawodników przyjeżdżało z całego świata i byli to super zawodnicy, niejednokrotnie lepsi od nas, a nie zostawali, nie podpisywali kontraktów. Nie wiem, czy jakieś tam problemy były prawne, czy coś się nie dogadali. Także pod tym względem jest no, duża rywalizacja. Także oni tam zrezygnować z jednego zawodnika czy dwóch, to dla nich jakby nie była jakaś wielka strata. Prawda? A czego cię nauczyła Hiszpania? Co sobie teraz jakby przypominasz, wracając myślami do na Półwysep Iberyjski? Z pewnością, będąc w tym czasie, czyli te 2,5 roku będąc w Polsce, no nie miałbym tylu kontaktów z piłką, w dobrych warunkach, na trawie, ciepło, nie ubrany w jakieś bluzy, kurtki, tak jak to bywa w Polsce, gdzie jesteś ubrany i ważysz 2 kilo więcej, trenujesz na sztucznej lub na śniegu. No tam tego nie było, więc mówię, tych jednostek treningowych z pewnością więcej odbyłem. Także gdybym tam nie wyjechał, myślę, żebym był jeszcze dużo gorszym zawodnikiem. Czytałam w twoich wypowiedziach opinie na temat Hiszpanów. Nie wyrażałeś się zbyt dobrze. Mówiłeś, że są leniami i za zbyt wiele się nie uczą. Myśleli, że... No tak, są leniwi, a zbyt wiele się nie uczą pod względem języka i geografii. No nie wiedzieli, gdzie Polska na przykład leży. Co mówili o Polsce? No, że niedźwiedzie tutaj latają, że jakieś białe misie. Latają ile? Tak. No nie latają, biegają. Czyli z fizyką też był problem. Tak. Czyli się zwierciadło. Ale to nie tylko Hiszpanie, jakiś tam, nie wiem, Nigeryjczyk, Kameruńczyk, którzy byli w kadrze, no to też nie wiedzieli. A ciebie to bawiło, czy denerwowało? No bawiło, na początku na pewno bawiło, ale później, jeżeli każdy już mi to zadał, to pytanie, no to coś już nasuwało się na myśl, że coś jest nie tak jednak z ich edukacją, prawda? No, pod względem języka, no to nikt chyba angielskiego nie potrafił, jedyny Portugalczyk był u nas w drużynie, no to on tam się jakś posługiwał jeszcze po angielsku. No i to też zmusiło nas do szybszej jakby nauki hiszpańskiego. Szymon, ty po powrocie z Hiszpanii trafiłeś do Jagiellonii Białystok. Tam też miałeś okazję pracować z trenerem Kiobierzem. Słyszałem, że nie mogliście ubierać kolorowych kotów. Czego? Kolorowych kotów, tak. 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 No trener Probierz jest specyficzny. I no głównie młodzi zawodnicy. Ten tam zawsze próbuje ułożyć tych młodych zawodników. Im zawsze najwięcej zwraca uwagi. No rzeczywiście była taka moda pod względem właśnie tych kolorowych butów, no ale myślę, że dzisiaj by tego nie mógł powiedzieć, ponieważ dzisiaj, kurczę, te wielkie koncerny, czyli jak Nike i Adidas, no to głównie wydają takie kolorowe buty i to już nie od nas zależy, żeby grać w czarnych, tak jak to kiedyś tam trener Probierz grał za swoich czasów i zapamiętał. Dobrze wspominam to, wiadomo, że dużo mi się dostało wtedy od trenera Probierza za jakieś zegarki, nie zegarki, właśnie kolorowe buty. Moda z Hiszpanii, tak? Nie, to akurat nie wiem, gdzieś tam młodzieńcze szaleństwa i gdzieś tam chodzenie po galeriach w wolnym czasie. Marcin, a ciebie czego nauczył pobyt w Janikowie? Czego mnie pobyt w Janikowie? Czegoś uczą chyba. Chyba regularnej gry przede wszystkim, bo tam jak grałem regularnie, to tak naprawdę spełniałem oczekiwania sztabu szkoleniowego i kibiców, tak, bo tych bramek było sporo, ale tak jak mówisz, była to niższa liga i nie ma czym się sugerować, tak, bo wracając do Krakowi za rok, raczej tych szans dostawałem mało i to były epizody, a więc ja na pewno odzyskiwałem pewność siebie, tak, bo grając regularnie czujesz to, trener na ciebie stawia, że jesteś ważnym ogniwem zespołu, a jak wracasz i przed tobą do wejścia w Krakowie jest kierownik, masażysta i pani z pralni, no to naprawdę ciężko się jakoś odbudować i czuć się pewnie w zespole. A tak patrząc na te zespoły, w których byłeś, Serac, Janikowo, później Krakowia, Wisła, i tak dużo osiągnąłeś? Czy dużo osiągnąłem? Na pewno ambicje mam takie, że chciałem o wiele więcej osiągnąć. Wszystko potoczyło się chyba nie tak, jak miało być, bo mówię, na początku wszedłem na swój szczyt, tak jakby patrzeć, bo byłem młodym chłopakiem, który grał w finale Pucharu Polski, okręgowym, Bydgoszczy, a
a za parę dni grał w Pucharze Intertoto w Ekstraklasie i dostał powołanie od trenera Benhakera, więc spadłem z wysokiego konia i te ambicje na pewno były większe. Pracowałeś wówczas z psychologiem, to było w Wiśle Płock. Nadal kontynuujesz tą współpracę? Obecnie nie, to był psycholog, który stacjonował w Płocku i tam miałem z nim spotkania. Nie było to jakoś tam wiele spotkań, ale był to na pewno mile spędzony czas, na którym parę rzeczy po prostu pracowałem, ale no, nie mogę powiedzieć, że to zmieniło moje całkowite podejście jakoś do życia, czy postawę na boisku, no bo tak nie jest. Trafiłem z Wisły Płock do Dolkanu. Czy jeśli chodzi o Nottingham, to też było uczy. Poważne, tak? Zainteresowanie z Nottingham Forest z Anglii. No tak, mieliśmy wówczas hiszpańskiego menadżera, także to wszystko jakby on tam załatwiał, no ale już jakieś papiery były wstępne propozycje, a do końcowej umowy już jednak nie doszło. Z całego tego doświadczenia mogę wynieść tyle, że już spokojnie, ze spokojną głową do tego podchodzę, do tych spekulacji. I mam do czerwca kontrakt tutaj w Dolkanie Ząbki. Jesteśmy na dobrej drodze, by awansować do Ekstraklasy. Jeżeli się nie uda, no to mam nadzieję, że ktoś się zgłosi i będzie chciał mnie w Ekstraklasie. Ktoś, czyli na przykład Robert Podolski z Podbeskidzia? No na przykład. Myślę, że to jest najważniejsze, kiedy trener jednak chce, a nie tylko działacze, bo to trener jest najważniejszy w tym wszystkim i on ustala skład. My tutaj jakby z trenerem Podolskim dobrze współpracowaliśmy, mam dobre zdanie o nim, mam nadzieję, że on ode mnie też i życzę mu szczęścia, no, żeby tam spełnił się i wreszcie na poziomie Ekstraklasy pokazał swój warsztat.